Ja włączam i właśnie już jesteśmy live. W związku z tym ja witam wszystkich Państwa, którzy mam nadzieję za chwilę zaczną nas oglądać na naszym live'ie wyjątkowym, długo wyczekiwanym. Czekaliśmy na niego prawie rok, prawda? Kiedy wreszcie będziemy mogli mówić o szczepionkach. Tak jest. I dzisiaj porozmawiamy o tych najważniejszych w chwili obecnej szczepionkach dla nas, czyli szczepionkach na SARS-CoV-2. Moim gościem absolutnie specjalnym jest dr Anna Kuna, którą bardzo, bardzo serdecznie witam u nas, która na co dzień, jeżeli dobrze pamiętam, jest związana z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, instytucją powszechnie znaną i szanowaną w świecie medycznym, w Polsce i zapewne nie tylko. Doktor przygotowała dla Państwa taki mini wykład, po którym planujemy część pytań i mam nadzieję, że przynajmniej na część. Proszę pamiętać, że my też nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania i w ogóle nikt nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania, które byśmy chcieli znać odpowiedź. W związku z tym postaramy się podzielić tą wiedzą, która jest dostępna, a nie to, co byśmy chcieli wiedzieć. Bo to są jeszcze, to jest taka drobna różnica. W związku z tym, Aniu, twój live. Zaczynamy. Proszę bardzo. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że się spotykamy na tym wykładzie, ponieważ obserwując to, co się dzieje w sieci i w mediach, ta szczepionka budzi ogromne, ogromne kontrowersje i pytania. Ja przedstawię bardzo krótko, mam nadzieję, bo chciałabym jak najwięcej czasu zostawić na odpowiedzi na pytania już konkretne, które się pojawią. Myślę nad tym, że również postaram się odpowiedzieć na te pytania, na które nie odpowiemy, albo może i nawet na wszystkie, jeżeli czas pozwoli, odpowiedzieć już pisemnie pod komentarzami. Tak sobie pomyślałam, zobaczymy, jak to przedświątecznie tam mi się uda. Natomiast chciałabym coś takiego zrobić, żeby nikt z Was nie został sam ze swoimi wątpliwościami. Tak jak Dorota wspomniała, my nie na wszystkie pytania znamy odpowiedzi. Dużo pytań tę odpowiedź znajdzie, ponieważ aktualnie z tego, co dzisiaj widziałam, prawie 2 miliony ludzi już przyjęło szczepionkę, czyli te badania się teraz dzieją na bardzo dużej grupie ludzi i część pytań stanie się jasna szybko, zwłaszcza, że my wiemy, że EMA, czyli agencja w Europie, która odpowiada za wprowadzanie leków na nasz kontynent, na pozwolenie na takie wprowadzanie, ona co 2 tygodnie w tej sytuacji pandemicznej zbiera dane i aktualizuje swoją wiedzę. Ja chcę powiedzieć, mam tutaj, ja będę zerkać, ponieważ ja sobie zrobiłam notatkę, jak te punkty mają w wykładzie wyglądać. Ja powiem tak, po pierwsze w jednym zdaniu, co to jest szczepionka. Szczepionka to jest produkt, to jest substancja, którą wprowadzamy do organizmu, mówimy o ludziach, więc w tym momencie, do organizmu człowieka, żeby go nauczyć, to jest symulowanie zakażenia, symulowanie infekcji, żeby go nauczyć odpowiedzi na tę infekcję, czyli wprowadzamy substancje w szczepionce, organizm uczy się, że jest jakiś w cudzysłowie patogen, wytwarza przeciwciała i ten patogen nie namnaża się, więc my jesteśmy bezpieczni. Następnie przy kontakcie już z prawdziwym patogenem, który nas atakuje, on nie jest w określonej małej dawce, tak jak w szczepionce, organizm się, nasze ciało nie musi się uczyć na nowo tego patogenu, na nowo tej bakterii czy tego wirusa i od razu już wytwarza przeciwciała i szybko umie ten drobnoustrój zwalczyć. O to chodzi w szczepionce, żeby nauczyć odpowiedzi w razie takiego emergency, jak jest alarm, to nasze ciało nie traci już czasu na to, żeby zobaczyć, o co chodzi, co to za białko, a w tym czasie na przykład wirus SARS-CoV-2 namnaża się i nasze zdrowie rujnuje. To jest szczepionka, czyli to jest taki trening dla organizmu, ja tak to widzę. Szczepionki w SARS-CoV-2, w COVID-zie mamy tak naprawdę do dyspozycji obecnie szczepionki oparte na kwasach nukleinowych, ale projektów jest ponad 100,
I one mogą być, albo to są kwasy nukleinowe RNA albo DNA, to jest ta pierwsza grupa, albo to mogą być szczepionki skonstruowane z wektora wirusowego, który się nie może, albo może namnażać w nas, ale który się nie integruje z nami, czyli na przykład adenowirus. Ale troszeczkę szerzej, co to jest wektor? Wektor, czyli nośnik, czyli coś musi przenieść. W szczepionkach mRNA to jest taki kapsułka tłuszczu, możemy powiedzieć, to jest taki bąbelek tłuszczowy, a wektor wirusowy to jest wirus, który wprowadzamy w szczepionce, który jest dla nas niegroźny, ale on w środku zawiera, jeżeli chodzi o COVID, zawiera gen, który koduje konkretne białka, a te białka właśnie oznaczają, że nasz organizm się nauczy tego wirusa zwalczać, czyli to jest, będziemy o tym mówić, to jest białko S, czyli białko kolec i to jest takie białko bardzo immunogenne i o tym będę, o tym białku S cały czas mówić, czyli to jest adenowirus, wirusik, który ma zawarty gen dla tego białka S, czyli on sobie przechodzi do naszego organizmu i my potrafimy rozpoznać później to białko S. Możemy też mieć takie szczepionki podjednostkowe albo starego typu, że jest cały wirus albo część wirusa inaktywowany i w szczepionce do nas dostarczany. No tak, one to... szczepionki są te chińskie szczepionki, z tego co wiem, że tam tak jest, zneutralizowany wirus SARS-CoV-2 i to on jest szczepionką, a nie tak jak tutaj w tym wypadku mówisz o tylko fragmencikach tego wirusa, fragmencikach, które są używane. Tak jest. Natomiast szczepionka mRNA, o której będziemy najwięcej mówić, bo ona jest najbliżej rejestracji w Europie, już jutro prawdopodobnie EMA wyrazi swoją opinię, mamy nową, wcześniejszą datę, nie 28 tylko grudnia, tylko jutro. EMA, czyli ta agencja lekowa w Europie, wypowie się, czy rejestrujemy i wprowadzamy na kontynent szczepionkę Pfizera, ja będę tak mówiła firmami, bo tak będzie też prościej, czy też nie, no spodziewamy się, że tak, ale zobaczymy, co się wydarzy jutro. O rodzajach szczepionek powiedziałam, natomiast ja chcę, mam taką refleksję, dlaczego my się boimy szczepionek i tak naprawdę te lęki udzielają się chyba większości z nas i ja też mam różne wątpliwości co do szczepienia swoich najbliższych, nie mam takich wątpliwości co do szczepienia siebie, jako że dosyć mocno działałam w medycynie podróży i też pracowałam na kontynencie afrykańskim przez parę lat, ja przyznam, ja jestem wyszczepiona na wszystko. Ja nigdy nawet nie pomyślałam, że no dobra, boli w miejscu wkucia, no to co z tego, gorączka, no dobra, zaraz minie. Trochę inaczej przyjmuję to osobiście, szczepiąc swoich najbliższych, to już zaczyna dochodzić coś, co rozum mówi, no daj spokój, naukowo nie jest to potwierdzone, ale emocje mówią, ojej, ale ja trochę się boję, żeby się nic nie stało. I to jest zupełnie inaczej, te emocje pracują i ja myślę, że im mniej wiemy na ten temat, stąd też moja bardzo duża chęć i zgoda, żebyśmy tutaj teraz porozmawiały, im mniej wiemy, tym się bardziej boimy. I to, co mówiłam tobie przed spotkaniem, w pracy w Afryce ja spotkałam bardzo wiele osób, które nie miały w ogóle ukończonej żadnej szkoły, ja pracowałam wśród ludzi biednych, którzy często byli analfabetami i oni się chorób bardzo bali. Wierzyli w różne magie, czarownice, latanie na różnych tam skórkach od różnych owoców i tak dalej, przeróżne tam były historie, dlatego że niezrozumienie biologicznie, jak coś działa, powoduje bardzo duży lęk, czyli my nie wiemy, dlaczego coś się dzieje i ja myślę, że zabrakło bardzo mocno w Polsce kampanii informacyjnej na ten temat i o szczepionkach w ogóle się naprawdę kampanii żadnej nie ma, dlaczego tak jest, bo jak popatrzymy na to zimno rozumem, to jest coś niesamowitego w walce o dobro ludzi, ludzkości. Szczepionka, o której będziemy dzisiaj przede wszystkim mówić, czyli Pfizerowska, to jest szczepionka na bazie mRNA. Ja powiem zaraz, co to jest i dlaczego w ogóle, co to jest to RNA dziwne, ale muszę przyznać, że im więcej wiemy, tym chyba ten lęk się staje mniejszy, więc uczmy się, informujmy się. Nie może być tak, że operujemy w jakimś świecie spisku i magii.
Nie może tak być po prostu, bo jesteśmy w XXI wieku, kiedy cała medycyna jest oparta na evidence-based medicine, to jest medycyna oparta na faktach. Jeżeli coś działa, jest udowodnione, to działa, jest udowodnione, po prostu. Także mamy liczby, epidemiologię, dane statystyczne, ja tu jestem obłożona jeszcze też notatkami do tego dzisiejszego spotkania i będę też o tym mówić. My się boimy odległych powikłań po tej szczepionce Pfizerowskiej. To jest mój następny punkt, o którym chciałabym powiedzieć. I wydaje mi się, że na jednym z webinariów, które oglądałam, tak naprawdę zadano bardzo celne pytanie, ale właściwie to czego my się boimy w tych odległych powikłaniach? To znaczy czego? Konkretnie, dokładnie. Czego konkretnie my się boimy? I zobacz, boimy się, że nam się przebuduje genom. Ja o tym powiem. Z punktu widzenia biologii, czyli naszej wiedzy biologicznej, to jest niemożliwe. To po prostu niemożliwe. To jest pierwsza sprawa. Boimy się, teraz już bardziej może medycy, może powiem to trochę może zbyt medycznie, nadmiernej aktywacji układu immunologicznego. To jest kwestia naszego życia w ogóle. My się cały czas stymulujemy immunologicznie, wdychamy kurz, jemy różne rzeczy. My jesteśmy skolonizowani z kilkudziesięcioma tysiącami substancji dziennie, zarówno w postaci... Oczywiście. Więc nasz układ... Wdychamy, jesteśmy notorycznie stymulowani bardzo różnymi cząsteczkami, o których naprawdę czasami nie mamy pojęcia. Otóż to, więc żyjemy w kurzu, jemy krewetki, ja mówię o takich immunogennych substancjach, które mi przychodzą teraz do głowy. My cały czas się stymulujemy. Oczywiście zawsze w chorobach autoimmunologicznych szukamy wstecznie, chociażby z ciekawości. Pacjenci szukają czy z takiej chęci właśnie poznania, co spowodowało, że ten trigger nastąpił, że nagle coś się przebudowało w moim organizmie, że ten układ immunologiczny niewłaściwie działa. My tak naprawdę nie wiemy, dlaczego tak się stało. Kiedyś zadano mi pytanie, jest szczepionka przeciwko żółtej gorączce, być może ja jeszcze do niej wrócę, bo jest coś ciekawego do powiedzenia, jeżeli będzie chwila, to powiem. To jest szczepionka żywa, szczepionki żywe, to w ogóle o szczepionce Pfizerowskiej, to w ogóle to jest odległość, to jest inna szczepionka, ale to jest szczepionka żywa, która jest bardzo immunogenna, którą się szczepią tak naprawdę bez mrugnięcia okiem większość podróżników, bo jest wymagany dokument na wielu granicach w krajach. Nie wjedziemy bez tej żółtej książeczki z potwierdzeniem zaszczepienia. To jest szczepionka rzeczywiście, która działa bardzo stymulująco na układ immunologiczny. W ogóle szczepionki żywe wymagają innych zupełnie badań. Są szczepionki, które badania bezpieczeństwa są tu bardzo istotne i wnikliwe muszą być. I chodzi mi o to, że na przykład w instytucie wśród pacjentów miewałam osoby z chorobami z autoagresji, które na przykład 20 lat temu były zaszczepione przeciwko żółtej gorączce i pytały, czy to może być. Nikt nie wiadomo. Nie wiadomo, co jest tym triggerem, co jest tym zapalnikiem, który spowodował autoagresję. To ja może powiem, co to jest autoagresja, czyli coś, co się dzieje z naszym układem immunologicznym, że mylimy nasz układ immunologiczny, który normalnie nas bardzo lubi, i nasze komórki są zaprzyjaźnione razem ze sobą, to nagle układ immunologiczny się myli i produkuje przeciwciała przeciwko naszym tkankom. I tak jest w chorobie Hashimoto, bardzo popularnej w Polsce, nie, w ogóle no, w świecie. Tak jest w autoimmunologicznym zapaleniu, na przykład trzustki, tak jest w cukrzycy przecież, czy tak jest w chorobach reumatycznych. Tak. Coś się dzieje takiego i my w większości przypadków my nie wiemy, co to jest takiego. Po prostu coś wywołuje jakiś czynnik, ten trigger właśnie, czyli taki spust, coś przyciska ten spust karabinu czy pistoletu i ten układ immunologiczny zaczyna działać na opak. Nie wiemy. I teraz powiem, co to jest szczepionka mRNA, czyli jeżeli chodzi o odległe powikłanie, nie wiem, co by to mogło być. No bo jeżeli wbudowanie, zmiana genomu naszego jest w kategorii jakby... Cosmic Space. Bardzo proszę o komentarz, czy ktoś nas,
Czyli my jesteśmy z powrotem. Czy ty mnie, Aniu, słyszysz? Ja cię słyszę. Aha, no dobrze, bo mieliśmy chyba chwilową przerwę. Aha, dobrze, no to przepraszam, bo ja zaczęłam tutaj... Nie, ja właśnie cały czas patrzę tam, czy ruszać się, wiesz, głowa, czy no ja tak trochę ruszam, żeby właśnie było widać, patrzę, że się nie zawieszamy. To ja tu gdzieś mam szybko telefon, dam ci znać przez Messengera. Więc te odległe powikłanie, właśnie o to chodzi, że ja nie wiem, co by to mogło być. Ja mówię, nie chcę, ja nikogo nie zamierzam zachęcić ani zniechęcić do szczepionki przeciwko COVID-owi. Nie zamierzam. To jest każdego decyzja. Każda osoba, to są szczepionki nieobowiązkowe, dobrowolne i to jest decyzja w głębi serca każdej osoby. Ale trzeba po prostu wiedzieć, o czym się mówi. I jeżeli my to, co my teraz tu powiemy, wiemy, ktoś zadecyduje, że nie. Takie jest prawo każdego człowieka. Oczywiście, tylko trzeba również, jeżeli pozwolisz, tutaj jedną tylko komentarz wstrącę, że oczywiście to jest rzecz, którą my musimy rozstrzygnąć we własnym sercu, ale musimy w tym rozstrzyganiu tego procesu wziąć również pod uwagę to, że decydujemy nie tylko o swojej potencjalnie przyszłości, ale wszystkich ludzi, z którymi się będziemy w przyszłości kontaktować. Czyli to nie jest tylko odpowiedzialność za siebie, ale również za to, co się wokół nas dzieje i za inne osoby. To jest ale trochę nadal wyższy to jest... poziom. Tak, oczywiście. Ale nadal to jest szczepionka dobrowolna. W związku z tym, jak mówię, ja podkreślam, ja nie chcę nikogo namawiać ani zniechęcać. Ja chcę przedstawić wiedzę, bo wiem, że to pomaga podjąć właściwą decyzję. Więc tak, co to jest szczepionka mRNA? Bardzo koniecznie chcę to powiedzieć, o co tutaj chodzi. I to jest dla mnie technicznie, ja bardzo lubię takie techniczne nowiny, dla mnie to jest coś niesamowitego. Co prawda ta technika ma 25 lat, ale to jest coś niesamowitego, czyli my tak naprawdę w tej szczepionce my wszczepiamy informacje, to jest coś niesamowitego, czyli my podajemy mRNA, matrycowe RNA w otoczce nanolipidowej, to jest taki bąbelek tłuszczu, mini, bo to jest 0,3 ml, to jest w ogóle mini, nawet to, na tyle jest to mała dawka szczepionki, że widziałam techniczne problemy w postaci, ojej, a może użyjemy specjalnych strzykawek tuberkulinowych, 0,3 ml to jest we wstrzyknięciu, na tyle mało, że właśnie to praktycznie może implikować, zwykłą strzykawką się nie odmierzy tej ilości. Więc podajemy matrycowe RNA w tej otoczce tłuszczowej, w tym bąbelku tłuszczu, które sobie tu w miejscu mięśnia naramiennego, podanie jest domięśniowe, ono sobie, to mRNA wnika do komórki naszej i teraz jest istotne, my mamy zapis genetyczny w postaci DNA, to są zupełnie dwa różne kwasy, RNA i DNA to nie jest to samo. I nasz materiał genetyczny jest zamknięty w jądrze komórkowym, otoczonym błoną komórkową. mRNA nie ma w ogóle takiej opcji, żeby się wybiło do jądra komórkowego. Po prostu i to się to właśnie... Biologicznie, tak. To jest tak, się dzieje. Tak, i w tym momencie zaczynają działać w cytoplazmie rybosomy i ten materiał matrycowy to jest ta informacja o tym, jak jest zbudowane jedno białko, które jest bardzo istotne, immunogenne, białko S, już mówiłyśmy o nim, jak jest zbudowane. Czyli to jest tak, jakbyśmy wszczepili informacje o człowieku, ale w postaci tylko tego, jak jest zbudowane jego ucho. Czyli cały człowiek nie jest w stanie powstać z tej informacji wycinkowej o jego uchu. To jest ważne, bo część pacjentów się boi, że może to nastąpi po tej szczepionce zakażenie COVID-em. Nie ma takiej opcji, ponieważ z samego ucha nie wytworzymy człowieka, czyli z tego mRNA o kolcu nie wytworzy się, nie jest w stanie nasza komórka wytworzyć całego wirusa, bo nie ma brakujących informacji nosie wirusa, oko wirusa jest nieznane i tak dalej. Więc wytwarza się to ucho wirusa. I są specjalne komórki w naszym organizmie, one są zawsze, one są bardzo, bardzo ważne, komórki prezentujące antygen, czyli są komóreczki w otoczeniu, my nie wiemy do jakich komórek wnika mRNA, ale przyjmuje się, że w otoczeniu wstrzyknięcia wnika do tych komórek prezentujących antygen, zaczyna się wytwarzanie przeciwciał i te komórki, które prezentują to ucho wirusa, one są niszczone.
I wtedy, w momencie, kiedy cały wirus już z tym uchem, okiem i nogami wniknie do naszego organizmu, to ta pamięć immunologiczna w naszym ciele, ona powoduje, że my natychmiast wiemy, że coś jest nie tak, że jest ucho razem z tą resztą nieznaną, ale jest ucho. W związku z czym my zaraz to ucho zabijemy. To tak wygląda i na tym polega cała szczepionka mRNA. Wyjaśniam też od razu bardzo częste pytanie, taki niepokój, czy ta szczepionka może zmieniać nasz genom. W świetle wiedzy biologicznej z XXI wieku nie ma po prostu takiej możliwości. Biologicznie to jest niemożliwe. Teraz tak, powiem, jakie są wskazania do szczepienia, bo już przechodzę do tej szczepionki pfizerowskiej, jeżeli pozwolisz. Kogo my szczepimy teraz? To znaczy, co się wydarzy według Narodowego Programu czy Strategii Szczepień, która została opublikowana w Polsce? Szczepienia od 8 lub 14 grudnia dzieją się odpowiednio w Wielkiej Brytanii i w Stanach. Jak wspomniałam na początku, wyszczepiło się już prawie 2 miliony osób, więc kogo my chcemy zaszczepić? Na chwilę obecną szczepimy osoby, które są powyżej 16 roku życia, które nie są w ciąży, które nie są karmiące piersią, które, ja będę później dodawała komentarze do tego, co mówię, które są narażone na zakażenie COVID-em i w pierwszym, właściwie zerowym etapie szczepień według programu w Polsce mają być wyszczepieni wszyscy pracownicy służby zdrowia. Włączając w to dyrekcję szpitala, administrację, panie pielęgniarki, panie salowe, lekarze i tak dalej, czyli wszyscy, którzy są związani z ochroną zdrowia. To jest etap zero. W etapie pierwszym przechodzimy do DPS-ów, ZOL-i i tak dalej. Każdy etap jest opisany w tej strategii szczepień. Skupiamy się bardzo w tym etapie pierwszym na osobach powyżej 65 roku życia i priorytet mają mieć osoby im starsze, tym wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że COVID największe spustoszenie robi właśnie w tych grupach wiekowych, czyli w populacji osób z grupy seniora, tak będę mówić w ten sposób. Czyli szczepimy te osoby, które mogą najbardziej ucierpieć w COVID-zie, po prostu. Takie są wskazania do szczepienia. Ja będę mówiła teraz o przeciwwskazaniach i to jest bardzo ważne, dlatego że my czekamy aktualnie na koniec grudnia, myślę, gdzie będziemy mogli mieć do dyspozycji polską tak zwaną, ja powiem w skrócie, ulotkę informacyjną, czyli polski zapis charakterystyki produktu leczniczego, co może dopiero odpalić się ta cała praca po jutrzejszym wyroku EMA, czyli tej agencji lekowej w Europie, jak zaakceptuje na nasz kontynent, no to wtedy będzie każdy rząd może pracować nad wprowadzeniem szczepionki na swój teren. I mamy przeciwwskazania aktualnie ze Stanów, gdzie ta szczepionka już jest w użyciu, mamy przeciwwskazania z Wielkiej Brytanii i one się różnią. Wielka Brytania podchodzi dosyć zachowawczo, czyli mocno ostrożnie do przeciwwskazań. CDC, czyli Stany Zjednoczone są znacznie bardziej tolerancyjne dla różnych stanów chorobowych. Ja mam tutaj przed sobą taki załącznik do jakby triażowania osób, które mają być zaszczepione szczepionką pfizerowską, bo ona na razie jest na rynku. Czekamy na Modernę, natomiast AstraZeneca, ona jeszcze z tego co wiem nie zgłosiła nawet wniosku do EMA i tu nie wygląda to różowo. Lipiec 2021 mają zakończyć badania, ale nic nie wiemy o tej szczepionce. Znaczy w ogóle bardzo ucichło, szczerze mówiąc, zwróciłaś uwagę, że tak jakby Pfizer, Moderna, a AstraZeneca tak. Z Oxfordem tak troszeczkę bardziej trochę wiemy, że jak, no, wiemy, jak jest skonstruowana, wiemy, że skuteczność jest nieco niższa niż Moderny i Pfizera, bo około, mówiąc szczerze, od 62 do 90%, 60 to w ogóle mi się nie podoba taka szczepionka. To prawie 50-50 szanse. No to takie, tak, to tam tak, to nie bardzo. 95 jak taka skuteczność pfizerowska, no to jest dla szczepionki, dla mnie to jest miam miam, to jest bardzo fajnie, to jest super.
Ja też od razu powiem, bo pewnie słuchają nas osoby, które chciałyby, no dlaczego nie 100%? No nie ma takiej szczepionki, która działa w 100%, bo my nigdy nie mamy pewności, jak dana osoba poradzi jej układ immunologiczny, czy potworzy odpowiednie przeciwciała. To jest nieznana sytuacja. No liczymy, po tych badaniach Pfizer wziął do swoich badań 40, prawie 4 tysiące osób, z czego połowa dostała szczepionkę, czyli my wiemy na 20, 22 tysiącach, co się wydarzyło. Teraz będziemy wiedzieć na paru milionach, bo pewnie EMA zaraz ogłosi. I co, musicie Państwo sobie zdawać sprawę, ja przepraszam, już przerwę, że próba 2 milionów ludzi, to są potężne rzeczy, to są praktycznie rzeczy to są przy wprowadzaniu. To jest ogromna grupa badawcza, bo mówimy teraz o statystyce. Bo jednym, ja powiem o takich ograniczeniach w wynikach tej szczepionki. To jest bardzo taka ciekawa rzecz. Ograniczenia między innymi są takie, że im większa ta liczba osób zaszczepionych, czyli obserwowanych, czyli przebadanych, tym my możemy wychwycić rzadkie i bardzo rzadkie objawy niepożądane. Co innego, jeżeli się wydarza jakiś objaw raz na milion osób, to statystycznie, jeżeli zaszczepimy 22 tysiące, to raczej nie wychwycimy tego. To jest jedno z ograniczeń aktualnie tej szczepionki, które nie są to ograniczenia naprawdę takie życiowe, życie i śmierć. Może ja o tych ograniczeniach koniecznie, jakbym zapomniała, to mi powiedz o tym, bo to jest ważne. Więc jeżeli chodzi o CDC, czyli Stany Zjednoczone, co my możemy powiedzieć o przeciwwskazaniach do szczepienia, to tak naprawdę w przeciwwskazaniach, a CDC to jest takie amerykańskie WHO, to jest potężna organizacja, ja CDC po prostu kocham nad życie, ja wszystko czerpię moją wiedzę o podróżach, o szczepieniach, podróży przede wszystkim z CDC, to jest świetny serwis, darmowy dla wszystkich, jest tam strona dla pacjentów, dla lekarzy, język jest adekwatny, angielski, ale adekwatny do tego, co wybierzemy. Więc CDC mówi, jedynym przeciwwskazaniem do szczepienia jest historia, czyli wywiad ciężkiej reakcji alergicznej, czyli anafilaksji, na jakiś składnik szczepionki pfizerowskiej. To jest jedyne przeciwwskazanie. Czyli my nie mówimy już teraz tutaj o anafilaksji na orzeszki w przeszłości, o tym, że pacjent ma teraz ostrą chorobę gorączkową. Ta szczepionka właśnie to jest ważne, ona w swoim składzie, ona nie zawiera antybiotyków, nie zawiera tego słynnego, którego bardzo nie lubimy, tiomersalu, i nie zawiera środków konserwujących, więc tutaj nam odpadają nam tego typu składowe, więc tylko to jest przeciwwskazaniem. Natomiast CDC mówi ostrożnie ze szczepieniem, czyli tak naprawdę na nasz grunt skontaktuj się z lekarzem, podejmijcie indywidualnie decyzję. To oznacza, to jest ostra choroba gorączkowa, to jest raz, w wywiadzie ciężka reakcja alergiczna na jakąś szczepionkę, tak, to jest dwa. I trzecia rzecz, historia, czyli wywiad ciężkiej reakcji alergicznej na jakąś terapię dożylną. I to jest wszystko. Natomiast wszyscy inni według CDC, tak naprawdę według tego triażu, mogą się szczepić. W bardziej szczegółowym omówieniu tutaj się znajduje trochę więcej tych przeciwwskazań, ale właściwie takich bardziej omówień. Czyli na przykład pacjenci, którzy otrzymali osocze w wywiadzie, osocze z powodu COVID-u, trzeba odczekać 3 miesiące. Pacjenci, którzy mieli COVID w wywiadzie, przeszli, odczekujemy, ale dlatego głównie moim zdaniem, że priorytetem są te osoby, które w ogóle nie mają żadnych przeciwciał, czyli nie zaszkodzi zaszczepienie osoby, na przykład, która przechodzi aktualnie bezobjawowe zakażenie, nie wiem, to właściwie chyba tylko mogłoby pomóc takie szczepienie, bo my wiemy, że aktywna choroba, aktywna choroba zakaźna w niektórych sytuacjach nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Popatrzmy sobie na WZWB, nie sprawdzamy przeciwciał przed szczepieniem, a szczepimy. Na ospę wietrzną czy na wściekliznę, my szczepimy i tak.
Później co jeszcze, o czym jeszcze mówią? Pacjenci z immunosupresją, to jest w ogóle temat zagadka, tak naprawdę. Zagadka dlatego, że różne kraje mówią różne rzeczy na ten temat. Ja widziałam taki bardzo moim zdaniem dobry tweet profesora Szczeplika, nie wiem czy do ciebie dotarł, ale on się pojawił na fejsie, trochę krąży, bardzo merytoryczny, świetny. Tak, i właśnie osobach w immunosupresji, czyli z niedoborami odporności mówi się, nie mamy powodu nie szczepić. Jedyny nasz lęk jest taki, że oni nie wytworzą przeciwciał. Bo ich układ immunologiczny jest chory, on źle działa, bądź też jest przytłumiony przez leki. Czyli to, że my... To samo tutaj od razu wtrącę, przepraszam Aniu, że tak wchodzę w słowo, bo zapomnę. Bardzo, bardzo proszę. To dotyczy również pacjentów po przeszczepach, tak? Gdzie my celowo lekami obniżamy odporność, ale ci ludzie, którzy... Ja akurat mam pacjentów po przeszczepach płuc, przecież my ich normalnie tak czy inaczej szczepimy, i tym bardziej pilnujemy, żeby oni się szczepili. Tym bardziej, oczywiście. Żeby oni właśnie w chwili spotkania z jakimś patogenem, no dotychczas to był grypa i tam jakieś inne, przepraszam, rzeczy, ale my tym bardziej ich szczepimy, żeby oni w razie czego kontakt z tym czynnikiem przeżyli. Więc od razu dla mówię, nich SARS-CoV-2 po prostu ich rozniesie, no, tych pacjentów, którzy nie mają odporności. Więc może to jedyne białeczko, czyli ucho wirusa, tak to nazwałam teraz akurat, to białko S. A to dobre może prawda, ucho wirusa. Tak, skojarzyło mi się z tym, z pewnym serialem. Więc to ucho wirusa, on być może nauczy układ odpornościowy, nawet chory i osłabiony, może nauczy chociaż trochę się bronić przed realnym zakażeniem, tym prawdziwym, bo to szczepionka Pfizera nie jest prawdziwym zakażeniem, to nie jest zakażenie, nie? To my już rozumiemy. Tu chodzi o to, że ci pacjenci, oni mogą odnieść korzyść, mówię o immunosupresji, mogą odnieść korzyść, ale czasami nie zdołają tej korzyści odnieść. Natomiast zagrożenia, ja tego nie widzę, żeby coś mogło, bo to nie jest szczepionka, która zawiera wirusa bądź Najgorszym powikłaniem tego, podsumowując, może być po prostu brak efektu i fałszywy brak skuteczności bezpieczeństwa. Tak, u takiego chorego, bo on myśli, że jest zaszczepiony, że jego organizm zareaguje w wypadku kontaktu z wirusem i zacznie go bronić, a tymczasem po prostu się nie udało. I to jest chyba jedyny jakiś potencjalny, prawdziwy efekt uboczny, to fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Tak, ale to nam się tak wydaje. Dlaczego nam się tak wydaje? Bo to jest jakby wynika z tego, co my wiemy o działaniu układu immunologicznego, ale do badania Pfizera, do tych 44 tysięcy osób, czy kryterium wyłączenia, czyli tacy pacjenci nie byli nabierani, to właśnie były zaburzenia odporności. My się na pewno dowiemy, wśród tych 2 milionów osób na pewno będą, zwłaszcza w Stanach, gdzie są te kryteria luźniejsze niż w Wielkiej Brytanii, my będziemy wiedzieć, co się z tymi pacjentami dzieje, jak oni reagują, będą na pewno, mierzona będzie ta odpowiedź humoralna i komórkowa, na pewno. Natomiast my tego nie wiemy, bo to jest ważne, to co powiedziałam, evidence-based medicine to jest medycyna oparta na faktach. Czego nie wiemy, tego po prostu nie wiemy. Tak samo jest, tutaj mam dalsze przeciwwskazania z CDC. Kobiety ciężarne. Są szczepienia na przykład przeciwko grypie, które lekarze zalecają kobietom w ciąży. To w ogóle w przypadku szczepionki mRNA, tu nie mamy żadnego fragmentu wirusa, ani całego wirusa tym bardziej. Więc jakby mogła zaszkodzić szczepionka w ciąży? W zasadzie nie powinna. Jeżeli już to przeciwciała, które matka wytworzy, przejdą przez łożysko do dziecka. My pamiętamy o tym PIMS-ie, który teraz obserwujemy z niepokojem w pediatrii. Czy mogłoby to dotyczyć płodu? Nie mamy takich doniesień, a Pfizer zaszczepił w swoim badaniu, jest to podane między 26 a 28 kobiet ciężarnych, więc na pewno dane na ten temat będziemy mieć. Podobnie sprawa się ma z kobietami karmiącymi piersią. Nie zaleca się. CDC nic nie mówi, że jest to przeciwwskazanie, natomiast radzi, zapisz się na szczepienie,
a jak przestaniesz karmić, wejdziesz od razu w kolejkę. Ale patrząc znowu z biologicznego punktu widzenia, czy też molekularnego, nie widzę, jakby mogło szczepienie zaburzyć w jakikolwiek sposób dziecko, które jest odżywiane jeszcze piersią. Nie widzę tego, co by się miało stać. Ale jak można mieć z tego powodu różne lęki i obawy, co można, ja zupełnie rozumiem kobiety w ciąży, bo oczywiście każdy chce jak najbardziej, ale w tym wypadku rozmawiamy nie o uczuciach, bo każdy z nas ma lęki związane z nowymi procedurami, z tym szczepienia, ale o suchych faktach, a nie o tym, co my odczuwamy, tylko o tym, co wiemy bądź nie wiemy. Tak, ale jeżeli tak orzecze CDC, a także tym bardziej Wielka Brytania, kobiet ciężarnych i karmiących nie szczepimy, to znaczy, że nie szczepimy. I czekamy na to, jakie się wyniki pojawią. Plus jeszcze następna, i to jest ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć na podstawie tych wytycznych CDC, czyli amerykańskich. Nie szczepimy na chwilę obecną starszych dzieci, tym bardziej młodszych, czyli poniżej 16, nie rozmawiamy w ogóle o szczepieniu. Wiem, że toczy się teraz badanie dzieci od 12 do 16 roku życia. I zobaczymy, jakie będą wyniki. Dlaczego tak się wydarzyło? Ponieważ do tej pory dzieci nie były narażone na ciężki przebieg i zgony z powodu COVID i to nie była grupa priorytetowa. Priorytetem były osoby przede wszystkim starsze i tutaj mieliśmy największe straty ludzkie. Wiemy teraz, że się zaczynają dziać niepokojące rzeczy z PIMS-em, czyli z tą nadmierną zapalną odpowiedzią po COVID-zie, nawet bezobjawowo przechorowanym. W związku z tym jestem przekonana, że o dzieciach będziemy wkrótce wiedzieć więcej. Co do objawów niepożądanych, bo przechodzę do 9 z 11 moich punktów, czyli zaraz skończę ten monolog chyba trochę, ale cieszę się, że bardziej dialog z tobą. Ja już tak naprawdę ty mówisz, to wszystko jest tak przygotowana, że ja tylko co najwyżej mogę głową kiwać. W związku ja tu się rozczytałam, bo ja jestem to jest moja natura, ja tu w ogóle muszę się przygotować do wszystkiego i tak właśnie lubię. I powiem o objawach niepożądanych. One, tak mówiąc szczerze, są nieistotne, jak dla mnie. Czyli tak, ból w miejscu wkucia. Ja nie chcę lekceważyć niczyich uczuć, ale ja będę mówiła w stosunku do siebie. No i co z tego? No ból w miejscu wkucia, no jak się jak zostaje zaszczyt. Zgadzam się. No po prostu ból w miejscu, no dziwne, żeby nas nie bolało, jak dostajemy igiełkę w rączkę. Bóle głowy, bóle mięśni, bóle stawów, dreszcze i około 10% wystąpiła gorączka. U dwóch osób z tych całych wszystkich osób badanych nastąpiła wysoka gorączka powyżej 40 stopni. Producent zaleca przyjmowanie wtedy leków przeciwgorączkowych, przeciwbólowych. Jak ja czytałam o tych objawach niepożądanych, to tak naprawdę to są objawy, ja to interpretuję, że po prostu to jest znak dla nas, że nasz układ immunologiczny działa. Aha, jeszcze znaczne osłabienie, to też był taki podkreślany, dosyć częsty objaw niepożądany. Ja pamiętam z mojego dzieciństwa, jak nie chciałam mieć jakiegoś tam syropu, to moja mama mówiła, jak niedobry, to znaczy, że działa. Ja wtedy tam przełykałam ten taki jakiś syrop okropny, czy jakąś inną miksturę tam przeciwprzeziębieniu. Natomiast ja bym, ja teraz mówię o sobie, że jak ja się szczepiłam na te różne choroby takie podróżowe, tropikalne, ja właściwie nawet byłam uspokojona, jak miałam jakiś taki oczywiście w miarę niedyskomfortowy objaw uboczny, bo ja czułam, to jest moje tylko zdanie, że ta szczepionka działa. No dobra, boli, no bo dostałam szczepionkę, jestem taka biedna, boli gorączka tam 37,7, także ja uważam, że no jest to jakiś znak, że ten układ immunologiczny został jednak włączony do roboty nasz, bo to szczepionka. I my takie widzimy również w immunoterapii, tak, w onkologii, tutaj tak troszeczkę nagle z innej strony gdzie właśnie objawy uboczne, to o których ty mówisz, bo przecież to nie są objawy tylko szczepionki COVID-u, ale wielu jakby metod leczenia, to bardzo często są dla nas objawami, które świadczą o tym, że to działa. Tak, To tak, ale chciałabym nie powiedzieć, że
brak tych objawów. Nie, absolutnie nie. Chodzi mi o to, że jak ja wiem, jak się rozgaduję, to ja wiem, że tutaj wiesz, nie można tego w ogóle zatrzymać. A jak jeszcze dygresję, to już w ogóle wiesz. Tak, dygresję to moje drugie ja. I to jest tylko, że chcę tu powiedzieć ważną rzecz, bo wiem, że różnie można interpretować to, co my mówimy. Brak tych objawów nie świadczy o nieskuteczności szczepionki. Dokładnie. Może inaczej powiem. Są również smaczne syropy. O, tak. I bardzo właśnie, są również smaczne syropy. I teraz następnie, więc o objawach jeszcze powiem jedną rzecz. Nastąpiły również w tych grupach badanych, pół na pół ludzie dostali szczepionkę albo nic nie dostali, czyli placebo, więc nastąpiły objawy niepożądane, ciężkie, włączając zgon. Objawy ciężkie nastąpiły 4, które spowodowały wyciągnięcie, to znaczy usunięcie tych osób z badania dalszego. I to jest pierwsze z tych objawów to był uraz spowodowany szczepieniem. I ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale tak było napisane. Czy kogoś uderzył młotkiem, żeby się poddał szczepieniu? Nie wiem, może pielęgniarz był bardzo taki masywny. Nie wiem, jak, ale tak rzeczywiście jest uraz spowodowany tak, szczepieniem. Druga rzecz to były parestezje kończyny dolnej, czyli jakieś zaburzenia czucia w nodze, tak powiem. Trzecia rzecz to było powiększenie węzłów pachowych. I czwarta, teraz muszę sobie przypomnieć, czwarta była mniej więcej tego typu historia, zaraz sobie przypomnę. I zanotowano również zgony. W grupie, która dostała szczepionkę, nastąpiły 2 zgony, które w żaden sposób nie powiązano ze szczepionką, był to zawał oraz arterioskleroza, a w grupie nieszczepionkowej, czyli tej placebo, nastąpiły zgony 4, czyli 2 z powodów nieznanych, nie wiadomo dlaczego, jeden z powodu zawału, jeden z powodu udaru krwotocznego. I te zgony o znanej przyczynie nie wiązano w żaden sposób, nie da się powiązać merytorycznie czy biologicznie z podaniem szczepionki, ale mówię, że takie były historie, które na pewno się wydarzą również w każdej populacji, ponieważ jeżeli szczepimy przede wszystkim osoby starsze, a powikłania po szczepieniu zgłaszamy 30 dni po wykonaniu szczepionki, to jeżeli szczepimy na przykład populację 80-90-latków, to oni mają również swoje obciążenia. Nie ma takiej możliwości, że jeżeli zaszczepimy 1 000 000 osób, to nikt odpłukać, ale nie umrze na zawał, czy na udar, czy na inną chorobę. Więc wiadomo, że będą, tak, tylko kwestia jest wtedy oceny, bardzo wnikliwej analizy, czy w jakikolwiek sposób ten zgon można połączyć z podaniem szczepionki. Bo nie wiem, jakby udar krwotoczny czy zawał można było powiązać. Więc tak wyglądają objawy niepożądane czy powikłania po szczepieniu. I chcę jeszcze powiedzieć jedną ważną rzecz, maseczki a szczepienie. I teraz powiem o ograniczeniu, o czym Ci mówiłam, żeby już nie chcę tego zapomnieć. Więc tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o to badanie szczepienia, my nie wiemy, ta grupa to jest 44, czyli tak naprawdę 22 tysiące osób w Pfizerze została zaszczepiona, nie 10 milionów, więc te bardzo rzadkie objawy niepożądane mogły nam umknąć. Nie spodziewamy się, ale być może. Po drugie, my nie wiemy, jak ta szczepionka działa i tu jest istotne, na bezobjawowe zakażenie. To jest tak mega ważne, to jest po prostu tak ważne, żeby to zrozumieć, że my będziemy chronieni przed ciężką chorobą. I tu odwołuję się do tej odpowiedzialności społecznej, obywatelskiej, czyli do tego, że jeżeli my się zaszczepimy, to my nadal nośmy maseczkę, ponieważ być może, i niestety jest to prawdopodobne jak na chwilę obecną, my nadal możemy być zakażeni bezobjawowo i przenosić dalej zakażenie, że ten wirus nie chroni przed zakażeniem, ale przed zachorowaniem, to są dwie różne rzeczy, tak? To jest właściwie strasznie ważne, to Ania, jest powiedz strasznie jeszcze ważne. Raz, bo to dobrze, jest powiem jeszcze raz. Programu. Tak, to jest mega ważne, bo są różne korzyści, które na przykład w Narodowym Programie Szczepień są
są podkreślane, tam zwolnienie z kwarantanny, możesz się na Wigilię spotkać w 20 osób, a nie w 5 i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest super ważne, ale to, że ta maseczka, ona nadal, ona na chwilę obecną, my się nadal jej nie pozbędziemy, dlatego, że my nie wiemy, czy szczepienie uchroni nas przed zakażeniem. Zakażenie to jest wniknięcie wirusa do organizmu. Choroba to jest, to są objawy, które ten wirus wywołuje i ta szczepionka nas tutaj, tu działa, że my nie chorujemy. Czyli my sobie możemy się zakazić, ale ten wirus się nie rozwinie w naszym organizmie. Ale problem jest taki. Dalej. Otóż to. I to jest strasznie ważne. Niestety. Być może to się okaże nieprawdą, ale na chwilę obecną wiadomo, że cząstki wirusa były znajdowane na błonach śluzowych osób szczepionych. W związku z tym oznacza to, że być może te maski na razie nie znikną, dopóki nie przerwiemy tych zakażeń, tego krążenia, transmisji wirusa. Dobra, i teraz tak, sytuacje szczególne, to jest mój ostatni punkt, bo ja widzę, że jest 45 minut, a ja bardzo bym chciała odpowiedzieć na pytania. O immunosupresji powiedzieliśmy, CDC szczepcie wszystkich mówi, wszystkich. Mi się wydaje, że tak jest, ale tu właśnie nie chodzi o niebezpieczeństwo dla pacjentów immunosupresji, ale chodzi o skuteczność tej szczepionki, że może oni nie wytworzą przeciwciał i nie będą chronieni. Natomiast tu my się na pewno dowiemy tego niedługo. Kwestia to jest tygodni moim zdaniem, że będziemy wiedzieć po tych milionach zaszczepionych osób, co się dzieje. Pacjenci z immunosupresją nie byli badani w tym badaniu Pfizerowskim. Nie byli włączeni do badania. Chemioterapia. Nie szczepimy niczym w trakcie chemioterapii, kropka. Niczym. Prawda. Nowotwory. Dokładnie. Nowotwory, tak, jeżeli są w remisji, no tak jak powiedziałam przed chwilą, bez chemioterapii. W remisji nowotwór w wywiadzie, tak. Jeżeli jest nowotwór świeżo wykryty, czyli sytuacja jest niestabilna, jest w agresji wobec nas, nie szczepimy. Nie szczepimy, może zaraz będziemy musieli mieć chemioterapię. Dodatkowe pobudzenie układu immunologicznego nie jest tutaj potrzebne w tym momencie. Leki przeciwzakrzepowe, to jest no też właśnie, zagadka. No właśnie. Tutaj chodzi o jedną, jedyną rzecz, czyli o to, że leki podawane, czy szczepionka domięśniowo nie mogą być podawane w trakcie przyjmowania leczniczych dawek leków przeciwzakrzepowych, czyli profilaktyka przeciwzakrzepowa albo bardzo popularne przyjmowanie aspiryny, luzik, przyjmujemy, nie ma problemu, nie ma problemu. Natomiast leczenie lekami przeciwzakrzepowymi, czyli przyjmowanie w dużych, no w dawkach leczniczych, i tutaj przechodzimy tak, do czegoś, co terapeutycznych, a nie profilaktycznych, prawda? To jest różnica. Tak, czyli większych, czyli tak, że był na przykład zakrzep i my dostajemy dużo, te dawki są większe, ponieważ ten zakrzep musimy teraz opanować, jest teraz w nodze, albo mieliśmy zatorowość płucną, przyjmujemy leki przeciwzakrzepowe w dawce leczniczej. Tutaj jest, to jest trochę inna historia. Tu jest problem z podaniem domięśniowym, żeby nie mieć krwiaka i krwawienia i krwotoku z miejsca wkłucia. Tu o to chodzi. Można to rozwiązać używając jak najcieńszej igły i stosując bardzo długi, mocny ucisk miejsca wkłucia. Natomiast uważam, że to jest sytuacja, po to jest ta kwalifikacja lekarzy indywidualna każdego pacjenta, że tutaj trzeba rozważyć z pacjentem za i przeciw takiego szczepienia. Czy ten pacjent jest narażony, czy powinien się szczepić, czy możemy odłożyć, czy na przykład leczenie przeciwzakrzepowe ma jakiś end, że może za miesiąc się skończy, tak? Więc tyle o lekach przeciwzakrzepowych, więcej tu na razie nic nie wymyślimy. Ciąża powiedziałam nie, jeżeli już w przyszłości to ciąża z uwagi na organogenezę w pierwszym trymestrze, to wtedy być może szczepienie będzie dopuszczone w drugim i trzecim, jeżeli będzie dopuszczone w drugim, trzecim trymestrze. Karmienie piersią, nie widzę wielkich biologicznie, molekularnie przeszkód, natomiast na chwilę obecną nie. Znowu wracamy do medycyny opartej na faktach. Nie były przebadane te grupy osób, nie szczepimy. I ozdrowieńcy, szczepić, nie szczepić, tak szczepić.
ale wtedy, kiedy będzie już na tyle dużo dawek szczepionki, że nie w pierwszej kolejności, bo dla społeczeństwa ważniejsze jest zaszczepienie seniorów, ważniejsze jest zaszczepienie służby zdrowia. Czyli ludzie, którzy ustawiają się na końcu kolejki. Tak, a dlaczego tak, ja chcę powiedzieć, bo i to już jest moja ostatnia rzecz, dlatego tak, że odporność po szczepieniu dosyć szybko, jak widzimy na chwilę obecną, ona zanika. Chcę też zwrócić uwagę, że same przeciwciała, czyli odporność humoralna, one nie chronią w pełni. Pamiętajmy o tym, że przetaczanie złotego, wspaniałego leku, który się takim nie okazał, czyli osocza od ozdrowieńców, nie gwarantowało, że pacjenta uratujemy, ponieważ jest jeszcze coś innego, czyli ta druga odporność komórkowa, która jest wzbudzana przy szczepieniu, a nie jest wzbudzana przy podawaniu leków, przy podawaniu osocza. I wracam do ozdrowieńców. To wszystko wskazuje na to, że odporność po szczepieniu jest lepsza, większa i bardziej długotrwała niż odporność po przechorowaniu. Dlatego ozdrowieńców należy szczepić. Oczywiście wtedy, kiedy będziemy już mieli na tyle mocy przerobowych, że będziemy mogli tych pacjentów wciągnąć w listę kolejkową, czy w listę do szczepienia. Kropka. Koniec mojego planu expose. Aniu, dobrze, w związku z tym tak. bardzo Ci dziękuję za to expose, bo myślę, że to było jedno z najważniejszych expose, jakie w tym roku słyszymy tak naprawdę. Dobrze, że to rok się kończy, nie będę miała dużej konkurencji. Ale już miałaś wcześniej. No, rozmawiamy o tym, co jest dla nas największą nadzieją, prawda? Żebyśmy wreszcie z tego zaczęli w ogóle widzieć jakieś światło w tym Ja też koniecznie właśnie muszę jeszcze powiedzieć a propos lęków przed terapią preparatami skonstruowanymi na zasadzie inżynierii genetycznej. Coś bardzo ważnego. Mianowicie są takie zbiórki w naszym kraju, z czego no, nie możemy być dumni, ale tak to po prostu jest. Są zbiórki na przykład na leki, które są tak naprawdę lekami genetycznymi, w ścisłym tego słowa znaczeniu, na przykład dla dzieciaczków chorych na SMA, na taką chorobę genetycznie wrodzoną, bardzo dla nich groźną, dla ich życia. I tutaj ta odpowiedź społeczna jest bardzo dobra. I tu nie mamy takich lęków, że coś się tym dzieciom dalej stanie, że one zostaną, nie wiem, ich genom zmieniony. Jeszcze mam a propos, Jezu, jeszcze mam coś do powiedzenia. Dawaj, a propos Ania, jeszcze, dawaj, no 51, a nie, ja bardzo się jestem. Masz ile chcesz. To tylko no więc, twoja decyzja, ile trwa ten live. Okej, to chodzi mi o to, że ja widziałam takie bardzo też, oprócz tych leków genetycznych właśnie dla dzieciaczków z SMA, bo tu były zbierane pieniądze i dla Olusia są teraz, i dla Laury, i aby się to wszystko udało, to są leki stricte genetyczne. To jest po prostu już, to jest dla mnie inżynieria genetyczna, to jest coś wzbudzającego coś wielkie pięknego. Nadzieje medyczne na przyszłość. Natomiast a propos niebezpieczeństwa budowania genomu, widziałam kilka takich fajnych przykładów, które może nas troszeczkę uspokoją. Mianowicie, po pierwsze, my spożywamy w kółko czyjeś geny, tak powiem. I roślinne, i zwierzęce. My po prostu cały czas jemy jakieś organizmy, geny. Jakieś geny. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, my jesteśmy skolonizowani po prostu miliardami różnych żyjątek w naszym przewodzie pokarmowym, na skórze przede wszystkim. A po trzecie, nikt nie zaobserwował po transfuzjach i przeszczepach, żeby genom biorcy, czyli osoby chorej, która przyjmuje ten przeszczep bądź transfuzję krwi chociażby, bardzo częsta przecież sprawa, żeby genom tego pacjenta się zmienił. Nie zmienia się. Nie. Więc to może nas trochę uspokoi. Ja myślę, że takie bardzo dobre przykłady, szczerze mówiąc, gdzie my mamy kontakt de facto z materiałem biologicznym. Nie czytałam właśnie, ale to jest bardzo, bardzo ważne i mądre, to co przeczytałam właśnie w różnych źródłach. I to można, ja po prostu rozumiem, że to jest nowa sytuacja, która wzbudza w nas bardzo dużo lęku. Ta technologia wydaje nam się nowa, ona trwa 25 lat, technologia szczepionek i leków mRNA. To jest 25 lat już tej techniki, ale dla nas to wszystko, to ja myślę, że znaleźliśmy się w dosyć przerażającym momencie w naszej historii ludzkości, dlatego ja
naprawdę rozumiem te szarpiące emocje nas wszystkich, bo mniej lub bardziej my wszyscy to przeżywamy. I te szczepionki no, wzbudzają w nas dużo lęków, niektórych bardzo dużo, dlatego no, warto wiedzieć więcej. Kropka, już teraz kropka, no, na bank kropka. Dobrze, Aniu, teraz uwaga, będzie kilka pytań, dobrze? Tak, tak. Ja myślę, że to jest bardzo fajne, jedno z takich pytań, dlaczego niektóre szczepionki, skąd my tak naprawdę wiemy, ile będzie trwała, na ile wystarczy ta szczepionka, tak? Ile ona będzie działać? To jest w ogóle możemy prognozować. My myślimy, że będzie przynajmniej trwała przez rok. Tak myślimy. Mówi się o sezonie, mówi się o roku, ale może tak naprawdę wystarczy co jakiś czas podanie boostera, czyli dawki przypominającej, na przykład co 2 lata, co 5 lat, żeby nasz układ odpornościowy nie zapomniał, jak to ucho wirusa wygląda. Tego nie wiemy, tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Dobrze, a czy możesz nam powiedzieć tak naprawdę, bo tutaj już użyłaś słowo booster, to pójdę tutaj dalej za ciosem, to wytłumacz tak króciutko, dlaczego musimy przyjąć 2 dawki. Szczepionki, mówiłam o rodzajach szczepionek na początku i wrócę do szczepionki przeciw żółtej gorączce. Żółta gorączka to jest przeciwko tej chorobie szczepionka, to jest szczepionka żywa. I to są szczepionki bardzo immunogenne, czyli one bardzo mocno stymulują układ odpornościowy. I najczęściej te szczepionki żywe, no żółta gorączka to wiemy, że na pewno powoduje bardzo długotrwałą odporność. W żółtej gorączce my uważamy, że ta odporność trwa całe życie. Czyli jak zaszczepimy 20-latka, to on w wieku 80 lat będzie też odporny. Tak uważamy aktualnie. Natomiast szczepionki nieżywe, a także szczepionki złożone z kwasów nukleinowych, czyli szczepionka, tak zwana szczepionka Pfizera, to są szczepionki, które są mniej immunogenne, co oznacza, że one mniej pobudzają układ odpornościowy do działania i to przypomnienie w tej dawce po 21 dniach, czy po 28 w innych szczepionkach, to chodzi o to, żeby wzmocnić to rozpoznawanie ucha wirusa, żeby ten... To jest repetitio mater studiorum est. To ten nasz układ. Ci, co studiowali medycynę, wiedzą. Tak, mają zakuć, nie zapomnieć, tak? Czyli mają. Nie zapomnieć, tak. Mają się po prostu nauczyć trwale. I chodzi o to, tak, że po pierwszej dawce szczepionki my wiemy, że ta odporność, mierzono ją po 12 dniach, że ona wynosi około 52%. To ja, mi się nie podoba taka skuteczność szczepionki. Mówiłyśmy 50-60, to nie jest super. Oczywiście to zależy od szczepionki, od okoliczności. Ja tam szczepionkę, teraz przypomniałam się, przeciwko malarii, ona ma, to jest zupełnie inna historia, inny patogen i tak dalej, ale to jest szczepionka, która ma 30 parę % skuteczności wbrew wielkim oczekiwaniom i ona nie jest, to nie jest niestety kamień milowy w tak zwanej malariologii, tylko szału to jest szczepionka, która... No szału nie ma. Natomiast ten booster, czyli te 2 dawki, one są wymagane nie tylko w szczepionkach, tak jak tutaj mamy mRNA, czyli tych szczepionkach z kwasów nukleinowych, ale też w szczepionkach zabitych, bo to nie są tak silne wtedy substancje, tak mocno irytujące nasz układ immunologiczny, żeby pozwolić na trwałe zapamiętanie. Trzeba niestety zrobić powtórkę do klasówki, a klasówką jest wtargnięcie już prawdziwego patogenu. No co, przepraszam, ale byłaś na medycynie, ile razy się uczyłaś o mitochondriach, o cyklu Krebsa, no ile? Trzeba powtarzać. Dużo. Tak, trzeba powtarzać. Następne pytanie. Czy to prawda, że szczepionka jest jedyną nadzieją dla nas? No, doświadczenie wskazuje, że tak. Czyli ten rok, no tak, który ciężki bardzo dla nas wszystkich przebyliśmy, na chwilę obecną, to jak wiemy, jeżeli chodzi o skuteczne leki, mamy bardzo dużo leków, teraz to jest taki kwaśny mój żart, czyli zero. Nic, my nie wiemy, co działa. Mieliśmy nadzieję na chlorochinę, nic z tego. Mieliśmy nadzieję na leki, na osocze ozdrowieńców, niekoniecznie.
Mieliśmy różne nadzieje w trakcie tego roku. Właściwie w chwili obecnej jedynym działającym lekiem, to znaczy to tutaj tak w bardzo dużym cudzysłowie, jest po prostu tlen, tak, który pozwala nam tą infekcję przeżyć. No tak, tak, tak. Ale mówimy o natomiast zupełnie nic nie zwalcza, i leki przeciwzakrzepowe, natomiast zupełnie nic nie zwalcza wirusa. Tak, nie mamy żadnego, tak naprawdę przede wszystkim leku przeciwwirusowego. Oczywiście, aha, właśnie, a propos tych niesprawdzonych terapii i braku zaufania do szczepionki, a braku zaufania do innych niepoznanych preparatów. Na przykład bardzo jest taki silny ruch pro amantadynie, która w ogóle, ja bardzo chętnie, ja ją zjem z kanapką, jak będzie taka możliwość, tylko ja chcę najpierw, żeby ktoś udowodnił, że to działa, nie? No ja po prostu, ja chcę mieć skuteczność, czy to działa, bo ja bardzo... Zjeść można wszystko, byle efekt jeszcze był, nie? Otóż bo to było fajnie. Ja bardzo z wielką życzliwością i taką ciekawością śledzę losy tej amantadyny. Wiem, że teraz trochę ona jest wzięta na tapetę przez Unię Europejską i przez naukowców. Oby to się potwierdziło, ja bardzo naprawdę marzę o tym. Natomiast co do jedynego ratunku, jeszcze jest takie małe światełko na zasadzie jednak losowej. Są epidemie, które się same wygaszają, jest dużo takich epidemii. Mieliśmy Zikę, zanim powstała szczepionka, dzięki zresztą pracy nad szczepionkami przeciwko patogenom, które się jakby uciszyły, te epidemie zniknęły, to my mamy technologię, która nam pozwoliła teraz na szybkie wyprodukowanie, na szybkie sekwencjonowanie przecież genomu wirusa. W przypadku 2002 rok SARS-u kilka miesięcy zajęło opracowanie budowy genetycznej tego wirusa. W przypadku SARS-CoV-2 dwa tygodnie. To jest tylko 18 lat różnicy. W związku z tym no, technologia, ja jestem bardzo, bardzo dużym wielbicielem nowoczesnych technologii i ja jestem pod wrażeniem na przykład tego, że jedna z firm produkujących szczepionkę też opartą na mRNA, CureVac, ona ma, to co ci podesłałam zresztą, wymyśliliśmy platformę mRNA do produkcji szczepionki, którą można będzie przerzucać w rejony świata, gdzie najbardziej będzie potrzebne, czyli po prostu bierzesz sobie taką kuchenkę gazową i tam pichcisz zupę, gdzie potrzebne. No to jest coś niesamowitego, to nie jest wielka fabryka, która stoi tam wbudowana 50 lat temu, to jest, my jesteśmy w zupełnie innym świecie technicznie teraz. No więc chlorochina chętnie, amantadyna bardzo fajnie, stosujmy wszyscy, dlaczego to spisek nie stosujemy? Kurde, no amantadynę, która nie jest sprawdzona, chlorochina to jest bardzo stary, dobry kiedyś lek przeciwmalaryczny, ale do licha ona ma istotne powikłania, chociażby kardiologiczne. To my będziemy teraz jeść jak cukierki, no ludzie, no trzeba to najpierw sprawdzić. Okazało się, że to nie działa, a może wręcz być groźne dla pacjentów stosowanie u wszystkich hydroksychlorochiny. Znaczy, szczególnie biorąc pod uwagę to, że w czasie tego ostatniego prawie już roku z pandemią, no ja pamiętam co najmniej kilka leków, które miały nas, i kombinacji leków, które miały nas leczyć w 24 godziny z COVID-u i Bóg wie co. No dlatego ja również tu w tym miejscu chcę Państwu wyjaśnić, dlaczego ja tych informacji nie wpuszczam na grupę. No bo ja ich nie wpuszczam, one są po prostu niesprawdzone. I nie chcę siać kolejnego zamętu i podniecać się właśnie tutaj amantadyną, bo ja nie znam odpowiedzi na pytanie, czy ona działa, czy nie. A dopóki... Ja się osobiście podniecam. Osobiście się podniecam. Znaczy ja się podniecam, ale nie mogę jakby szerzyć ten radości. To nie ma żadnego skutku dla pacjentów. Dokładnie. Ja bym bardzo chciała, ale no niestety nie mamy... Nie, uważam, że byłoby to na tym etapie budowanie fałszywych nadziei chyba nie jest wskazane. Aniu, jeszcze jedna rzecz. Jak myślisz, bo ty z wieloma pandemiami miałaś do czynienia i pracowałaś w obszarach, gdzie naprawdę ludzie mają pandemię i to cały czas różnego rodzaju. Naprawdę ludzie powiedz mają różne pandemie. Znaczy to bardzo niefortunne spowodowanie. Nie, ale nie, naprawdę, nie bardzo, ja powtórzyłam to przytakując. Tak, powiedz mi, na ile myślisz, mamy szansę, ja wiem, że to jest wróżenie z fusów, że ta pandemia zacznie sama wygasać.
Mówimy o samoczynnym wygasaniu bez interwencji typu szczepionki. Patrząc na to, że dzieje się to już rok i wcale nie zwalnia, to z wielkim bólem serca nie mam takiej nadziei. Okej, a drugie jeszcze pytanie. Ponieważ jeszcze, przepraszam cię, odporność stadna, o której tak dużo mówiliśmy i mówimy, którą niektóre kraje zaimplementowały, my wiemy, że to nie działa. Magicznym skutkiem. Otóż to, my wiemy, że choroby zakaźne puszczone naturalnie nie dają skutku odporności stawnej. Dobrze, a jeszcze takie pytanie. Jak myślisz, kiedy po raz ostatni ubierzemy maski na twarz? Jeżeli wrócimy do tego, co mówiłyśmy o ograniczeniach na chwilę obecną tej szczepionki, to myślę, że to jeszcze potrwa długo. Czyli jeżeli na chwilę obecną wiemy, że szczepionka nie prawdopodobnie nie zapobiega bezobjawowemu zakażeniu, czyli transmisji dalej wirusa, to oznacza, że wyszczepienie nawet bardzo istotnej, dużej w skali procentowej części ludności na świecie nie wygasi tej choroby. Nie wygasi, bo transmisja bezobjawowego zakażenia, my mamy bardzo dużo nosicieli bezobjawowych różnych chorób, co nie oznacza, że ta choroba nie istnieje. Ale ja też muszę powiedzieć jedną rzecz, że właśnie teraz to może trochę humorystycznie do tego podejdę, ale co do tego, że nagle w niektórych sklepach, czy może nie będę tam mówić konkretnie, ale w sklepach się zaczęły pojawiać rękawiczki i to, że można zdezynfekować ręce i to, że mam prawo oczekiwać, że ktoś mi się nie położy na plecach w kolejce. Niezależnie od tej pandemii, czy tej epidemii, którą musimy teraz oglądać, ja uważam, że to są pozytywne skutki tego, co się wydarza, bo mi się wcale nie podoba, jak ktoś na mnie kaszle, naprawdę. Mi się nie podoba, jak ktoś maca bułki bez rękawiczek w sklepie, nawet bez epidemii. I to, że w końcu w sklepach są zdezynfekowane koszyki, no to słuchajcie, ja nie mam mani bakteriologicznej i zasadniczo nie jestem jakimś pedantycznym czyściochem, nie dezynfekuję po prostu wszystkiego wszędzie i zawsze i rąk i tak dalej, w sensie takim moim zdaniem chorobowym, ale mi się bardzo fakt, że nagle wykupiono całe mydło ze sklepu, było tak na wiosnę, no kurde, no super, wreszcie, no fajnie, no, ja mi się bardzo podoba. Na przykład to, że moim zdaniem to jest tego efekt, że Odry mieliśmy zatrzęsienie jeszcze rok i dwa lata temu i tej Odry jest teraz naprawdę znikomy procent, ponieważ po prostu ograniczyliśmy kontakty międzyludzkie. To akurat nie jest niczym dobrym, ale no ja usiłuję znaleźć jakieś pozytywy. Nie ma tego przekazywania zakażenia i jakby objawy uboczne tej epidemii to właśnie, że ja nigdy nie byłam wielbicielem, jak ktoś na mnie kichał, no po prostu. I to, że ktoś nosi maseczkę i na mnie nie kicha, dla mnie ta maseczka nie jest uciążliwa. Oczywiście, żebym chciała, żeby było tak jak rok temu i jak sobie uświadamiam, że dopiero co, że rok temu, święta, Sylwester, no pamiętamy to wszystko, to było, my byliśmy w innym świecie i teraz jest generalnie doba, ja też chcę jechać na wakacje. Ja też chcę zdjąć maseczkę, się poruszać, spacerować i nie patrzeć, czy policja jedzie, żeby się z nimi nie kłócić. No nie chce mi się, no. To, że jest większa czystość w niektórych obszarach, akurat to jest pozytywny aspekt. Co do zdjęcia, wracając do twojego pytania, zdjęcia maseczki, czyli ja rozumiem, że pytasz o koniec pandemii. Ja nie widzę tego blisko na razie. Ja nie widzę tego blisko, chociaż zaskakuje mnie tak naprawdę aż tak duży odsetek w Polsce osób, które się nie chcą szczepić, bo to zdeklarowanych jest 40%, 20% nie wie, a 40 następnych zaszczepi się tak albo później.
Słuchajcie, w Wielkiej Brytanii to jest przecież kolebka ruchów antyszczepionkowych. No, no kolebka w ogóle wszystkiego, co w tym zakresie się dzieje. Działo. Chce się zaszczepić według badań 77% osób. W Indiach 85% ludzi chce się zaszczepić. No otóż to, w Chinach do początku roku księżycowego, czyli nowego, czyli to jest pierwsza połowa lutego, mają zaszczepić 50 milionów ludzi, no ale o Chinach może i dobrowolności, to może niekoniecznie tu będę się wypowiadać, bo nie wiem, jak to tam, kogo szczepią, pod jakimi tam ale ja myślę, że terrorami. To kraje, które przeżyły tak ciężkie tragedie, no ja tutaj, będąc w Hiszpanii, no Hiszpania strasznie dostała łomot tą pandemią, to tutaj, że tak powiem, no kolejki, już wszyscy chcą się szczepić, tak, no bo przeżyli potworną tragedię. Pamiętajmy, że myśmy tak naprawdę nie mieli tak tragicznej pierwszej fali. Oni już ten łomot dostali na przełomie marca, kwietnia i tam rzeczywiście już na podstawie tych doświadczeń oni już się chcą szczepić, tak, w większości. My dopiero, dla nas to jest dopiero pierwszy łomot, druga fala. I dlatego przejdę już do ostatniego pytania, żeby już nie nadużywać twojej szczodrości dla nas. Powiedz mi, czy jak widzisz trzecią falę w Polsce? I czy w ogóle będzie trzecia fala, czy tak naprawdę to jest cały czas zalewający nas tsunami? Obawiam się, że on nastąpi, ale tak naprawdę jasnych danych nie mam, ponieważ nie są aktualnie dla mnie przejrzyste dane, które są podawane przez Ministerstwo Zdrowia. Wiemy, że to jest cała masa, znaczy, żeby wiedzieć, prognozować przyszłość, trzeba mieć dobre dane na teraz, a my tych danych nie mamy. Ja wiem o tym, że są pacjenci, którzy przechorowują COVID i się nie badają, bo mają powody zawodowe, rodzinne, bo się boją ostracyzmu na klatce schodowej, bo nie chcą wiedzieć, bo nie chcą wylecieć z pracy, bo wiedzą, że nie mogą pozwolić sobie na tak długą nieobecność. Są różne powody, więc tutaj też nie mamy jasnej sytuacji. Ja nie umiem odczytywać aktualnych danych epidemiologicznych po zmianie ich raportowania, tak, nie wiem, nie chcę się do tego odnosić, myślę, że cały czas, bo nie chcę tutaj wchodzić w żadne aspekty polityczne, natomiast na pewno bardzo niepokoi liczba zgonów. Jak sobie policzymy zgony w Polsce, bo mówimy oczywiście teraz na polskiej stronie, mówimy o polskiej sytuacji, to nam co miesiąc znika małe miasteczko. Co miesiąc znika małe miasteczko, także ludzie po prostu, to jest 500 osób dziennie na przykład, to jest 500 osób, które są dla kogoś bliskie. To jest 500 czyjejś mamy, taty i babci. I to jest straszne. I to wiem, że to też widziałaś. Przemówienie Angeli Merkel a propos wprowadzanych obostrzeń w Niemczech. Ona powiedziała pewną taką, no, dla mnie bardzo humanitarną i prawdziwą rzecz. To jest nieakceptowalne, że my chcemy wychodzić z domu, bo jest Sylwester, święta i w ogóle chcę teraz wszystkim sąsiadom, to ja wymyślam oczywiście, zanieść pierniczki i w ogóle się przywitać i pocałować. Nie możemy sobie na to teraz pozwolić, ponieważ nieakceptowalna jest nasza zgoda na śmierć 500 osób dziennie. Ja uważam, że to jest naprawdę nieakceptowalne. To jest nieakceptowalne. Oczywiście zaraz można, krytycy mogą powiedzieć, ale czy to COVID, a może choroby współistniejące, a może to, a może tamto. Nie będę wchodziła teraz w te rozważania. Na pewno wiemy o tym, że w ostatnich tygodniach umarło dwa razy więcej osób niż jeszcze parę lat temu w Polsce, w miesiącu bodajże listopadzie. Czy październiku, to oznacza, że że my mamy pogrom po prostu. Oczywiście, mam też to, bardzo dużo różnych uwag. Ja chcę przełożyć to w ten sposób, że pamiętamy przecież, to znaczy już mówię o wszystkich tragediach, tak? Kiedy rozbija się samolot i ginie 150-200 osób. W Polsce tych samolotów codziennie rozbijają się co najmniej 3. Otóż to. Tak? To jest prawie... To jest 3 katastrofy lotnicze dziennie mamy od
właściwie kilkunastu tygodni, od kilkunastu tygodni COVID, nawet zgodnie z oficjalnymi danymi, jest główną przyczyną śmierci Polaków w Polsce. Nie nowotwory, nie zawały, nie udary, nie cukrzyca, a COVID, nic innego. Tutaj mam pewną kropkę jakby nad i do tego, co mówisz. Również zawały, nowotwory i tak dalej, ponieważ sytuacja epidemiologiczna COVID-u rozwaliła do końca służbę zdrowia, po prostu. Oczywiście. To są ofiary pandemii, to jest ten drugi rzut ofiar, nie bezpośredni, ale ten collateral damage, który jest również przy każdej pandemii, przy każdej katastrofie, klęsce żywiołowej, że nie tylko ludzie giną z powodu samej powodzi i utopienia się w tej wodzie, ale również z konsekwencji tego, co się dzieje. Tak. W związku z tym tak, COVID zabija tak naprawdę dużo więcej osób, niż pokazują to dane statystyczne, i zabija również pacjentów z nowotworami, również pacjentów z problemami sercowymi, czy jak nie bezpośrednio, to pośrednio z powodu braku uzyskania prawidłowej opieki, którą w innym przypadku... Słuchajcie, ja mam pacjentów starszych, którzy na przykład od marca nie mieli, że od marca mamy grudzień, nie mieli, kardiologicznie obciążeni, tacy mocni seniorzy wiekowi, którzy od marca nie wychodzą z domu albo wychodzą tylko po bułeczki z powrotem, którzy nie mieli żadnego kontaktu z lekarzem, bo najpierw POZ-y zostały zamknięte, teraz funkcjonują w dużej części na teleporady, nikt nic nie wie, jak usprawnić, uzdrowić ten system, i teraz jeszcze POZ-y, jak wiemy, będą szczepić, więc te moce przerobowe, a my wiemy, że one są coraz mniejsze, a nie coraz większe w Polsce, nie ma takiej opcji, żeby służba zdrowia była w czasie i po COVID-zie lepsza niż wcześniej. Jeżeli ktoś był wcześniej niezadowolony, to teraz ma prawo być niezadowolony razy pięć. To nie będzie lepiej. Się nie poprawi. Nie poprawi się moim zdaniem. Okej, no tak to wygląda. No nic, Aniu, ja Ci bardzo dziękuję za poświęcony nasz czas. W ogóle zobacz, bardzo się cieszę. Ty byłaś jedną z osób pierwszych występujących u nas na live'ie. Pamiętasz? Ja byłam bardzo wcześnie w Twojej grupie, chciałam powiedzieć. Tak, jestem jedną z pierwszych osób w mojej grupie. Tak, bo ja dopiero co założyłam na wiosnę sobie Face'a, którego tak naprawdę tak niespecjalnie używam. I się tak, odnowiłyśmy znajomość i ja pamiętam, że napisałaś wtedy, zakładam grupę covidową, bo dostaję ochrzan od kolegów, że tylko o tym piszę. No więc ja pamiętam, że no to dobra, to ja też tu jestem, i to wtedy tak, i zaczęłyśmy bardzo mocno obserwować, co się działo wtedy w Chinach, i niestety miałyśmy, niestety dobre przeczucie. Miałyśmy rację. Niestety. Tak. Niestety. Troszkę się pomylić, to znaczy chyba troszkę zawyżyłyśmy śmiertelność, bo pamiętasz, mówiłyśmy wtedy, że to będzie prawdopodobnie 3-4%, no wydaje się, że jest troszkę mniejsza. Bardzo się cieszymy z tego. No to jeden, tak, to bardzo się, jest jedna z powodów, z których ja się bardziej w życiu cieszę. Tak jest. Być może, jak mówię, zobaczymy, co się wydarzy. Jest małe prawdopodobieństwo, że zdarzy się coś, co mogłoby się zdarzyć na wiosnę, czyli że ta epidemia się ograniczy. Nie widać tego, ale no zobaczymy. Na razie walczymy, robimy, bierzemy to, co jest. Jak są maseczki, to bierzemy maseczki, to jest kwestia życia naszych, to jest 500 osób dziennie, która umiera, niech to będzie nawet 100, każde życie ludzkie jest niewybaczalne, jeżeli jest stracone. Jeżeli jest szczepionka, kto może i kto rozważy w swoim sercu, że powinien się zaszczepić, już zapisujmy się, zaraz będą otwarte listy. Jeżeli ktoś absolutnie nie chce, niech wie o tym, że to może być, to może mieć swoje konsekwencje. Nie będę, mówię, nikogo ani zachęcać, ani zniechęcać. Trzeba wiedzieć tak naprawdę, czego nie chcemy. Jeżeli mamy wiedzę, to możemy podjąć być może bez tych emocji, bez lęku odpowiednią decyzję.
Dokładnie. To tyle chyba. No i życząc wszystkim odpowiednich decyzji, życzę Ci, Aniu, wesołych świąt. My sobie jeszcze za chwilę poza live'em chwilę porozmawiamy. Tak, wesołych świąt. Ja się z Państwem, a przede wszystkim właśnie żegnam. Tak, roku, który będzie, widziałam takie różne memy, tak, niech on już się skończy ten rok. Już się skończy, bo już mamy wszyscy dosyć. A ja myślę, że to wszystko dlatego, że ja po prostu powiem uczciwie, pierwszy raz w życiu przespałam Sylwestra 2020 i może to jest po prostu. Jezu, ja chyba do ciebie będę dzwonić teraz. Nie wiem, co zrobić. Podłączę cię do prądu jakiegoś. Tak, proszę mnie budzić, bo to chyba moja wina, bo ja nie świętowałam przejścia 2020 i no, może na coś zwalić. Najwyraźniej ja poczuł się urażony. Więc bardzo proszę naprawić ten błąd, bo kosztuje nas naprawdę wiele wkurzenia już. Wszyscy jesteśmy rozumieni. Aniu, bardzo Ci dziękuję bardzo. I wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Czekajmy.